Hejka, witam się znowu. Ja mam na imię Julia i bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj poprowadzić tutaj relację. Pomyślałam, że najlepiej będzie zacząć od wstawienia planu dnia i tej relacji. Postaram się zrobić to w takiej kolejności, jaka będzie na planie, no ale wiadomo, różne rzeczy mogą się zmieniać i zdarzyć, ale to będzie taki mniej więcej zarys tego, co planuję zrobić. Zanim przejdę do realizacji planu dnia, to jeszcze powiem o jednej rzeczy. Zaraz wrzucę na Instagrama tą możliwość zadawania pytań, ale jeżeli Wam tak wygodniej, jeżeli tak wolicie, to możecie też pisać normalne wiadomości tutaj na Snapie bądź na Instagramie. Zacznę od tego, że powiem kilka słów o sobie i o tym, co robię na Kingsie i na moim kierunku. Do Londynu przyjechałam we wrześniu z Warszawy. Skończyłam liceum na profilu humanistycznym i no, mój kierunek też jest raczej taki humanistyczno-społeczny zdecydowanie. Nazywa się Social Sciences i bardzo dużo osób zadaje mi pytanie, co to w zasadzie jest. Na pytanie, co to jest to Social Sciences, jest zawsze mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo moim zdaniem nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jest to bardzo taki złożony kierunek, złożony w tym sensie, że mamy po prostu z wielu różnych dziedzin wykłady, zajęcia, poruszamy wiele różnych tematów i nasze moduły się od siebie bardzo różnią, ale też są komplementarne. Ale jeżeli miałabym odpowiedzieć, co to jest social sciences, to powiedziałabym, że to jest w zasadzie połączenie socjologii z odrobiną psychologii, prawa, nauk, generalnie szeroko pojętych nauk społecznych. Uczymy się o ludziach, o świecie, o problemach, które teraz są na świecie i jak można je rozwiązać. Jest to bardzo ciekawe, wcale nie jest to takie łatwe, jakie może się wydawać. Bardzo dobrze jest mieć jakąś tam zarys historii Europy i świata generalnie. Pierwszy rok jest taki, że starają się nas wyrównać na kierunku, żebyśmy mieli takie same podstawy i od drugiego roku zaczną się bardziej takie szczegółowe przedmioty. Zaraz powiem, jakie mamy w drugim semestrze i mieliśmy w pierwszym semestrze pierwszego roku. Na poprzednim snapie wstawiłam nazwy moich modułów, które mam w pierwszym roku. Jest ich 4. Wydaje się, że to jest bardzo niewiele, ale to są takie bardzo obszerne i ogólne moduły, właśnie żeby wyrównać nas wszystkich i żebyśmy mieli takie, jak to nazwali przy tłumaczeniu nam całego kierunku, pudełko z narzędziami, które potem będziemy używać przez 3 lata. I w sumie to trochę tak jest, bo taki główny moduł w pierwszym semestrze nazywa się Introduction to Social Theory i tam po prostu rozmawialiśmy o tym, jakie są różne teorie i jak można je przełożyć na interpretację tego, co dzieje się teraz na świecie, bądź co się działo w czasie, kiedy ta teoria była tworzona. Jako taki trochę kontrast i uzupełnienie tej teorii społecznej mieliśmy moduł, który nazywa się Understanding the Social World, czyli w zasadzie rozmawianie tylko i wyłącznie o tym, co dzieje się na świecie teraz. I na tym też polegały moje zaliczenia na ten moduł. Miałam do napisania artykuł, miałam do zrobienia prezentację, które miały opierać się na jakimś problemie społecznym, który jakby ma miejsce teraz, który jest aktualny. Jeśli chodzi o ten semestr, to dla mnie moduły są dużo ciekawsze. Po prostu bardziej mi odpowiadają, zwłaszcza ten o social policy and social justice, ponieważ no, ja się interesuję prawem i chciałabym pójść w tym kierunku na moją magisterkę. I generalnie moduł ten polega na tym, że rozmawiamy o różnych w zasadzie rodzajach sprawiedliwości, niesprawiedliwości i tym, jak poszczególne organy radzą sobie z tymi
niesprawiedliwościami w społeczeństwach. Drugi moduł, który mamy, to jest Power Inequality and Social Change. To jest bardzo ciekawy moduł, trochę specyficzny, bo ciężko powiedzieć, o czym on jest w zasadzie, bo rozmawiamy o takich tematach, problemach, na przykład sexuality, albo race, albo slavery, na przykład. Wykorzystując trochę teorie z poprzedniego semestru, staramy się jakoś interpretować te problemy, skąd one się wzięły, jakby idziemy do ich źródła, jak one wyglądają teraz, jak przez lata się rozwijał ten problem, albo jak sobie z nim radzili. Na każdy moduł składają się wykłady, seminaria i workshopy. Zależy, ja w tym semestrze mam tylko seminaria i polega to na tym, że na wykładach w zasadzie tylko się siedzi i słucha wykładowcy, a na seminarium już dyskutuje się na tematy poruszone na wykładzie. Dyskutujemy na temat readingów, można zadawać pytania, jeżeli się czegoś nie zrozumiało z tekstów, które były do przeczytania na dany wykład. Generalnie to jest taki czas, żeby zrozumieć dokładnie temat wykładu, no i żeby zrobić jakieś zadania, które przygotował wykładowca. Uważam, że mój kierunek Social Sciences jest generalnie niestandardowy i to nie jest tylko moje zdanie, moi wykładowcy i wszyscy moi koledzy z kierunku też tak uważają. Zaraz powiem dlaczego. Co jest takiego wyjątkowego w tych Social Sciences? Zacznę od tego, że jest to pierwszy rok, kiedy ten kierunek w ogóle istnieje. Ja jestem pierwszym rocznikiem, który go skończy i jest nas bardzo mało. I uważam, że to jest ogromny, ogromny, ogromny plus. Nas jest na kierunku około 45 osób i wszyscy się w zasadzie znamy, co jest uważam bardzo fajne, bo wiem, że niektórzy moi znajomi, którzy są na kierunkach, na których jest po kilkaset osób, znają dosłownie garstkę ludzi i w zasadzie no to nie spędzają za bardzo czasu z ludźmi ze swojego kierunku. A u nas jest totalnie odwrotnie. Większość osób właśnie znalazła jakichś tam bliższych znajomych na uczelni, a nie w miejscu, gdzie mieszkają. Co uważam, że jest super, bo bardzo to pomaga na przykład wspólne uczenie się. Umawianie się na naukę razem, czy chociażby pisanie w bibliotece razem. Zawsze możemy sobie porozmawiać, wymienić jakieś opinie i wiadomo, że te osoby będą wiedziały, o czym ja do nich mówię. Więc to jest pierwsze, co czyni mój kierunek wyjątkowym. Drugą rzeczą, którą uważam, że jest inna niż na większości kierunków, jest fakt, że ja nie mam egzaminów, w ogóle żadnych. Ja dostaję oceny i będzie moja ocena końcowa wystawiana na podstawie prac, które nam zadają. Eseje, ale nie tylko, artykuły, prezentacje właśnie, portfolio, wszelkiej maści, wszystko w zasadzie, o czym zdołali pomyśleć nasi wykładowcy, no to tam jest. Jeszcze nie wiem, jakie będą na drugim i trzecim roku. Podobno mają być jakieś bardzo ciekawe, typu podcast albo jakieś inne kreatywne zadania, które mają nam pomóc w późniejszej pracy. Bo jak wiadomo, kiedy już będziemy pracować, nikt nam nie da testu do ręki, żeby sprawdzić, jak pracujemy, tylko nasza praca będzie oceniana na podstawie tego, jak wykonujemy swój zawód. Mi osobiście bardzo pasuje ten system, bo no, po wielu latach edukacji w Polsce, która w zasadzie opiera się na kartkówkach, sprawdzianach, pracach klasowych, czy już o maturze nawet nie wspomnę, teraz czuję, że jakby ja kontroluję to, za co jestem oceniana, bo sama wybieram tematy, na które piszę, sama robię research, sama decyduję, ile czasu na to poświęcę. I wiadomo, że jeżeli ktoś jest mniej zorganizowany, woli mieć z głowy w 15 minut napisać kartkówkę, a nie męczyć się na przykład, nie wiem, 2-3 tygodnie nad pisaniem eseju. Zdania są różne, mi to akurat pasuje, innym nie. No wiadomo, mi po prostu uważam, że to jakby odejmuje bardzo dużo stresu i motywuje do tego, żeby włączyć swoje myślenie, że tak powiem. Bo po prostu polega to na refleksji nad tym, nad czego się uczymy. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się podoba na moim kierunku i której nie doświadczyłam w
Polsce, w szkołach polskich jest zdrowa relacja uczeń-nauczyciel. Tutaj my z naszymi nauczycielami możemy sobie na luzie porozmawiać, nie tylko o rzeczach szkolnych, ale generalnie jeżeli mamy jakiś problem, to idziemy albo do naszego personal tutor, albo idziemy do osoby po prostu, z którą czujemy się najbardziej bezpiecznie, komfortowo. Jest to generalnie bardzo mała grupa osób, jeżeli chodzi o mój kierunek. Wykładowców mamy kilku, oni się zmieniają na modułach, ale też są gościnni wykładowcy z innych kierunków, bądź spoza uniwersytetu, lub wykładowcy z innego modułu, jeżeli tak akurat pasuje temat. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o relacje właśnie uczeń-nauczyciel, był fakt, że do wszystkich w zasadzie pracowników mówi się na ty. I ja, będąc przyzwyczajona do systemu proszę pani, proszę pana, pani profesor, panie profesorze, nagle mam mówić do moich wykładowców, jak do moich znajomych. Trochę dziwne, ale bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłam i uważam, że to jest bardzo fajne i taka bariera, powiedzmy, taka niechęć trochę zanika, bo czujemy się wszyscy o wiele swobodniej. Ostatnią rzeczą i jednym z powodów, dla których wybrałam właśnie Kingsa, jest fakt, że jest bardzo mało takich kierunków, które skupiałyby się ogólnie na naukach społecznych, a nie na jednej bądź dwóch konkretnych. Zazwyczaj jest tak, że na przykład jest połączone prawo z psychologią albo socjologia z czymś, a ja chciałam ogólnie, ponieważ chciałam mieć dużo później drzwi otwartych, jeżeli chodzi o magisterkę. No i robiąc mój research w różnych uniwersytetach Wielkiej Brytanii i stricte w Londynie, ja skupiałam się akurat na Londynie, znalazłam dosłownie kilka takich kierunków i ten w Kingsie wydawał mi się po prostu najfajniejszy. Chętnie opowiem o tym więcej, jeżeli kogoś to interesuje, to zadawajcie mi pytania na temat mojego kierunku. Nie chcę się za bardzo o tym rozgadywać, ale zapraszam. Teraz znajdujemy się w Bush House, w skrzydle, gdzie znajduje się Students' Union Kingsa. I zaraz Wam pokażę takie wspólne przestrzenie. Tutaj jest pierwsza taka tablica ogłoszeń, jest tu ich bardzo dużo. I tutaj w zasadzie coś mi przerwało ostatniego snapa, ale na tych tablicach w zasadzie można znaleźć wszystko, czyli ogłoszenia o różnych wydarzeniach societies, na przykład, albo o tym, co się dzieje na uczelni, jeżeli jest jakieś głosowanie, no to tutaj ludzie wywieszają swoje plakaty z firm poza Kingsowych, jeżeli są jakieś akademiki na przykład, albo coś dla studentów, no to tutaj warto zajrzeć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj coś będzie. Tutaj są takie pokoje, gdzie różne societies mogą sobie zarezerwować taki pokój i no po prostu tutaj się spotykać i pracować. Są różne jakieś telewizory, takie rzeczy, także po prostu trzeba to zabukować i w zasadzie można korzystać, jak się chce. Teraz jestem w miejscu, które nazywa się Meadow, a tam się jeszcze ciągnie. I to jest generalnie takie miejsce, gdzie studenci mogą przyjść, posiedzieć, przespać się, pouczyć się, pogadać, cokolwiek. Są takie fajne pufy. No i w zasadzie to jest takie najbardziej wyluzowane miejsce w Bush House. Jestem teraz na dziedzińcu w Bush House z moimi dwoma koleżankami z kursu, Emily i Laurą, i one zaraz odpowiedzą Wam na kilka pytań związanych z tym, jak się czują tutaj w Londynie i co sądzą o Kingsie, co sądzą o Social Sciences, i wszystkie pytania tutaj zaraz zapiszę.
I'm Emily and I'm from Kent, which is pretty near to London. Hi, I'm Laura and I'm from Budapest, Hungary. So, what do you guys think about living in London in general? I think it's very good. Honestly, one of the best things in London is that you can basically do whatever you want. It's a bit pricey though, but very. But if you go, for example, if you just go into literally every kind of museum, you can explore many things, and you can just go in after school, and yeah, it's really good, and it's for free. I feel like in London, like, you can do so much on your own as well as with people, and like compared to other universities, you're never ever bored. Like, yeah, there's so much there's you can do. Like, I've wandered around London like by myself some days and just like had a moment, and like it's really fun. The only downside is the price, but other than that, you can find a lot of free things to do as well. And you can definitely be smart with money, so yeah, you can save a lot, and there are many student discounts in cafes and especially in Okay, so what do you guys think about King's College London and our course? I really love our course. I feel like there's a huge community amongst us, and like there's always people we can talk to. I feel like we're all friends. Exactly. And I think that's a huge part of the course. Obviously the content as well, it's I find it so interesting learning about social sciences. Yeah. It's definitely what I wanted it to be. King's in general as well, I feel like, again, has a really good community, like with societies and stuff, compared to other London unis. It's definitely more friendly, I'd say. Jesteśmy teraz w głównej bibliotece Kingsa, tak jak w zasadzie w większości uniwersytetów. U nas też są takie maszyny do oddawania książek, także już chyba nie będę się o tym za dużo produkować. Generalnie podchodzisz tutaj, kiedy chcesz, oddajesz książkę i tyle. W tej bibliotece, tak jak w sumie we wszystkich bibliotekach Kingsa i myślę, że w większości innych uniwersytetów, są charging station. One są też na kampusach normalnie, nie tylko w bibliotekach. I tutaj można przyjść, zostawić telefon, żeby się naładował. Są też takie katalogi komputerowe, szukasz książki, gdzie można ją znaleźć. No i tam, gdzie trzeba ją znaleźć, trzeba się udać. Są też te maszyny do wypożyczania i oddawania książek. W zasadzie dzieje się tutaj tylko poprzez takie maszyny. Nie wymaga to żadnej obsługi. Przychodzi się, skanuje kod, no i odkłada książki. Są też miejsca, gdzie możemy drukować i skanować rzeczy. Każdy ma taką student ID i trzeba je kliknąć. Potem pobiera z takiego konta, które ma każdy student, jakiś tam pieniądze, nie pamiętam ile to dokładnie jest, kilka pensów za stronę. No i można sobie wydrukować dowolną rzecz. Tak jak Wam pokazałam na filmikach w środku, budynek biblioteki jest naprawdę wielki, ma 8 pięter i to jest główna biblioteka Kingsa. I zaraz wstawię zdjęcie tego podziału na te sekcje, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co mi chodzi. Nie mogłam za bardzo w środku tam opowiadać, bo większość biblioteki jest w tak zwanej quiet zone, tylko są takie pokoje w zasadzie i korytarze niektóre, w których można rozmawiać głośniej. No a ja nie chciałam przeszkadzać tym, którzy się uczą, także uznałam, że wyjdę na dwór i wtedy coś opowiem. Tak jak wspomniałam, mamy też takie karty. Nazywa to się nasze King's ID. Każdy student ma swój własny, każdy student ma swój numer. I w zasadzie tego numeru i tej karty używamy do wszystkiego, żeby dostać się bądź cokolwiek wypożyczyć.
cokolwiek oddać, cokolwiek wydrukować, żeby oddać pracę, zawsze musimy mieć ten numer bądź tą kartę. Do głównego budynku Strand, tu jest Bush House. Tutaj nie widać przez słońce, jest ten budynek, do którego idziemy. A tutaj jest wejście do stacji, to jest ciekawostka numer 3. Kiedyś tutaj była stacja metra, teraz niestety już jest zamknięta. Jesteśmy teraz w środku głównego budynku Kingsa na Strand. Jest to bardzo duży budynek, ja Wam pokażę jego część. Zupełnie inny niż biblioteka czy Bush House, ale nadal jest. Nie mogę tutaj niestety wejść, ale są okna. Pokażę Wam, jak wygląda taka przykładowa sala wykładowa. To nie jest jakaś ogromna, ale jest dość spora. Są mniejsze i są większe. Każda sala ma tablicę, każda sala ma rzutnik, komputer. No i praktycznie się zajęcia odbywają cały czas interaktywnie. W każdej sali jest też system do nagrywania wykładów, także jeżeli ktoś nie może przyjść, no to on może sobie odsłuchać przez internet razem ze slajdami, które też są w internecie. Tak jak praktycznie w każdym budynku uniwersyteckim jest jakieś miejsce dla studentów, tutaj jest kawiarnia. Wydaje mi się, że serio w każdym jest. Jestem w kolejnym study space, gdzie każdy może sobie przyjść, kupić przekąskę. Tam dalej jest chyba też ładowarka do telefonów. Generalnie bardzo dużo jest tutaj takich miejsc w całej szkole. Tak jak mówiłam, mikrofalówki. A tutaj akurat nie ma ładowarki, tutaj można sobie wypożyczyć powerbanka. A teraz jesteśmy przy Somerset House, czyli budynku, który sąsiaduje z Strand Campus. I jedno skrzydło tego budynku, tam, należy do Kingsa, są to normalnie zajęcia. Jeżeli chodzi o cały Strand Campus, to już będę stąd szła, bo ja niespecjalnie mam tutaj zajęcia, a to jest naprawdę prawdziwa plątanina korytarzy i klas i klatek schodowych, bardzo łatwo się tutaj zgubić. A wolałabym Wam pokazać miejsce, gdzie mam zajęcia. Także zaraz przejdziemy przez rzekę i idziemy do Waterloo Campus. W przednim snapie zapomniałam dodać, że ten plac to jest właśnie miejsce, gdzie zimą jest jedno z najsławniejszych lodowisk w całym Londynie. Myślę, że możecie kojarzyć ze zdjęć. Ja jeżeli jakieś znajdę, to wrzucę. Generalnie jest tutaj bardzo ładnie zimą, bardzo dużo ludzi przychodzi. Lodowisko samo w sobie jest podobno dość drogie, ja nie jeżdżę na łyżwach, więc nie byłam, ale podobno warto. Właśnie weszłam na Waterloo Bridge i idę na drugą stronę ulicy do Waterloo Campus, który jest tam. Zaraz Wam opowiem trochę o rzeczach, które tutaj są w okolicy. Jak widzicie, widać z tego mostu w zasadzie takie najważniejsze punkty Londynu, to jest Big Ben, London Eye, dosłownie 2 minuty 3 minuty hotel od Waterloo. Po drugiej stronie widać City, no i jakieś tam budynki. Tutaj mamy National Theatre. Generalnie bardzo ładna okolica, jeszcze dzisiaj pogoda jest tak piękna, jestem taka szczęśliwa, że jest tak ładnie, więc wszystko widać. Tam mamy katedrę, super generalnie, prześlicznie. Większość studentów właśnie ze Strand na Waterloo zwykle decyduje się po prostu na spacer, bo można też przejechać autobusem, co przy złej pogodzie jest w miarę dobrą opcją, ale raczej nie, zdecydowana większość osób raczej chodzi. Stoję teraz przed wejściem do jednego z budynków Waterloo Campus. To się ten budynek nazywa się Waterloo Bridgeway. Mówiłam,
zaraz obok jest National Theatre, co jest bardzo fajną opcją. Ostatnio na przykład mieliśmy tam spotkanie, bo tam są normalnie miejsca, gdzie można sobie grupą usiąść i porozmawiać za darmo. Także to jest bardzo dogodna lokalizacja. A z drugiej strony znajduje się kino, bardzo sławne zresztą, bo odbywają się tutaj bardzo często różne premiery. Oprócz tego na Leicester Square to jest drugie miejsce, gdzie właśnie można strzelać, że odbędzie się jakaś premiera. Na przykład ostatnio była tutaj premiera Czarownicy 2 z Angeliną Jolie. Zacznę od pokazania pokoju takiego wspólnego, do którego mają właśnie dostęp studenci School of Education, Communication and Society, no i oczywiście też pracownicy. Mamy tutaj normalnie źródełko na wodę, lodówki, także jeżeli ktoś chce sobie przechować jedzenie, które przyniósł, no to może właśnie tutaj to zrobić spokojnie. I ekspres do kawy, gdzie kawa jest bardzo tania jak na Londyn, 70 pensów za jedną kawę, nieważne co się zamawia. No, także bardzo fajnie, można tutaj sobie przyjść, usiąść, pogadać, pouczyć się, popracować, no cokolwiek w zasadzie, jeżeli ma się przerwę między zajęciami, no to właśnie można tutaj przyjść. Przechodzimy do głównego budynku na Waterloo Campus. Ja na tym piętrze akurat nie mam zajęć, ale można, o tutaj na przykład są takie szafki, po które na początku roku można się było zgłosić, ja nie potrzebowałam, więc się nie zgłosiłam. Tutaj są też znowu fontanny z wodą, tak jak mówiłam, praktycznie na każdym piętrze, a już na pewno w każdym budynku są takie. Udało mi się wejść do klasy, w której ja zwykle mam zajęcia. Jak mówiłam, na kierunku jest nas dość mało, więc ta sala w zupełności wystarcza. I tak jak już mówiłam, w każdej sali jest rzutnik, tablica, komputer i system do nagrywania wykładów. Ta sala jest wyjątkowo wygodna, ponieważ są normalne stoliki i krzesła. Zaraz postaram się znaleźć jakąś salę, gdzie są te krzesła z takimi rozkładanymi stoliczkami, które średnio są wygodne, jeżeli się przynosi ze sobą laptopa. No ale cóż. Teraz wejdziemy, jeszcze szybko pokażę Wam bibliotekę w tym budynku. Nazywa się Franklin Wilkins, od nazwisk dwóch absolwentów Kingsa. Jak widzicie, tutaj ta biblioteka jest czynna 24 godziny na dobę. No, także można sobie w zasadzie tutaj przyjść. Wydaje mi się, że ta główna biblioteka nie jest tak długo czynna, ale no tutaj ta jest dość popularna właśnie z tego względu, że można w niej bardzo długo siedzieć. Dlatego bardzo często jest w niej po prostu mega tłok i trzeba się postarać, żeby znaleźć miejsce. Tutaj te same maszyny, które były tam. Czego wcześniej nie pokazywałam. To są te kapsuły do nauki. Można ją sobie zarezerwować i sobie w niej się uczyć. Teraz wchodzę do stołówki na Waterloo, gdzie w sumie większość osób spędza przerwy między zajęciami. Ja też, z moimi znajomymi. Wszystko wygląda tak, za tamtą ścianą, tutaj, jest kuchnia, która już jest zamknięta, także Wam jej nie pokażę, no ale tam kupuje się jedzenie, a tam, teraz Ci pokazam, te stoliki się siedzi. Tutaj też są miejsca do siedzenia. Jest kilka automatów, które teraz nie wiem dlaczego są puste, zazwyczaj są pełne. Automat z kawą, źródełko oraz kilka mikrofalówek i również źródełko. Jak mówiłam, też praktycznie na każdym kampusie jest kawiarnia. Tutaj jest kawiarnia Waterloo. Też są miejsca do siedzenia, tam jest taki zimowy powiedzmy. Muszę sobie tam siedzieć. No i generalnie jakieś kanapki, przekąski, napoje, kawa, lody, można sobie tutaj kupić. To jest właśnie główne wejście do głównego budynku na Waterloo. Tam
jest siłownia, do której niestety nie ma takiego ogólnego dostępu. Trzeba tam sobie albo wykupić, albo jeżeli mieszka się w Akademii Cookings, to się dostaje membership. A tutaj jest Akademik Kingsa, jeden z kilku. No szczerze mówiąc, jeżeli ktoś się uczy na Waterloo, no to najlepszy, bo odległość od szkoły to jest dosłownie tyle. To jest już ostatni budynek, jeżeli chodzi o Waterloo Campus. Zajęć odbywa się tutaj stosunkowo niewiele. Ten budynek przeznaczony jest bardziej na biura. Największym plusem zajęć na Waterloo jest położenie samego kampusu, bo ten budynek tutaj, który widać, to jest stacja. Tutaj jest też pełno autobusów, a na stacji są 4 linie metra, overground i różne inne pociągi. Także w zasadzie z każdego miejsca w mieście da się tutaj dostać. Korzystając z okazji, że właśnie jestem w drodze do siebie, pokażę Wam trochę okolice, w której mieszkam i generalnie co mam wokół i jak to wszystko wygląda. Tak jak ustawiłam na poprzednim snapie, moja stacja to stacja Stratford. Jest też bardzo duża, tak jak Waterloo. Są tutaj 2 linie metra, Central i Jubilee. Jest Overground. Jak widzicie, jest pełno autobusów. I jest też DLR, czyli taki pociąg, który no, ma trochę krótsze trasy. Czasem się przydaje, czasem nie. No, różnie. Oprócz tego, tutaj przy, zaraz naprzeciwko stacji, jest takie starsze centrum handlowe. Nazywa się Stratford Center. Jest tam kilka sklepów. Często chodzę tam na zakupy spożywcze. I zaraz będę Wam pokazywała. Jak widzicie, tutaj jest Westfield, przez którego przechodzę, żeby dojść do domu. Przechodzę teraz przez Westfield. Mogłabym iść naokoło, żeby nie przechodzić przez centrum handlowe, ale tędy po prostu jest najszybciej i najcieplej, także zawsze sobie wybieram tę drogę. Właśnie weszłam do mojego akademika. Zaraz Wam pokażę study space, które tutaj mamy. Dalej jest pralnia. Nic w zasadzie ciekawego, także nie będę tam szła. Pomieszczenie pełne pralek. Tutaj ludzie się uczą, więc niekoniecznie będę tam chodziła. Ale no, tak wygląda pokój, gdzie możemy przyjść i się pouczyć. Tutaj jest w zasadzie taka no taki common room, pierwszy, bo są dwa. Tutaj jest pokój z telewizorem. Jak jest przyciemniony, to najczęściej znaczy, że ktoś jest w środku i coś ogląda, także nie będę wchodziła i przeszkadzała. Ale tam można go sobie zarezerwować i są kanapy, telewizor. Generalnie bardzo przyjemna sprawa. Nie ma raczej tłoku tam, także nie ma problemu z dostaniem terminu. Tutaj też są różne kanapy. Ludzie często tutaj schodzą, grają w różne gry. Albo no, po prostu się tutaj gadają. Nasze skrzynki na listy. Trochę się na początku obawiałam tego, czy będą przychodziły, ale każde mieszkanie ma tutaj swoją skrzynkę i po prostu ludzie z recepcji, którzy akurat są, rozkładają do poszczególnych skrzynek. Tutaj jest, właśnie wchodzimy jeszcze na kolejne piętro, poziom P. Kolejny common room, gdzie jest bilard, ping-pong, piłkarzyki tam za windą i takie automaty do gry jeszcze. Tutaj też jest raczej sporo ludzi. Tam jest jakiś automat z jedzeniem. Jest ich kilka w całym akademiku. I tutaj leżą na patio. Mam nadzieję, że coś słychać przez wiatr. Ja tędy muszę przejść codziennie, żeby dostać się do mojej klatki, ponieważ ten budynek wygląda tak, że są 4 klatki od A do D. No i jest całkiem przyjemny widok. Zaraz wstawię jakieś zdjęcie, kiedy było ładniejsze niebo i było jaśniej. Tam jest stadion West Hamu, bo Stratford to wioska olimpijska. Opowiem trochę więcej za chwilę, jak wjadę do siebie na górę. Ja mieszkam w bloku B i właśnie tam zmierzam.
Teraz pokażę Wam, jak mieszkam. To jest całe mieszkanie. Pokoje od A do J. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy wszystkie są zajęte, bo ostatnio były jakieś tam zamiany. Ale kiedy wchodzi się do mojego pokoju, nie jest jakiś specjalnie duży, ale szczerze mówiąc, mi wystarcza na jedną osobę na pierwszy rok. I jak na Akademik w Londynie, to jest naprawdę spoko standard. No więc tak, od razu jak się wchodzi, to tutaj są drzwi do łazienki. Zaraz ją pokażę. Mam tutaj jakiś wieszak na ubrania, torby, takie rzeczy. Tutaj jest moja szafa. Jedyne co, to właśnie szafa mogłaby być większa, bo ja w domu w Warszawie zwykle miałam większość swoich ubrań na wieszakach. Tutaj niestety nie mogę, tutaj muszę mieć poskładane. Ale jeżeli chodzi o właśnie miejsce na do przechowywania, to jest go całkiem spore na taki mały pokoik. Mi w zupełności wystarczy. Tutaj pod biurkiem mam szufladę. Tam mam półki, tu mam szufladę. Tutaj mam pełno półek. I całe łóżko, cała ta przestrzeń pod łóżkiem, kiedy podniesie się materac, jest tam miejsce do przechowywania. I tam trzymam wszystkie walizki, torby, rzeczy, których generalnie nie używam zbyt często. Bardzo mi się podoba też to, że mam tutaj takie dwie tablice. No i mam na nich swój plan lekcji, jakieś pocztówki, które dostaję od znajomych, czy na przykład ważne rzeczy, typu przypominajka, żeby zapisać się do przychodni. Już to zrobiłam, ale jest tutaj mapka, więc ją sobie zostawiłam. Bilet na Hamiltona. Zaraz opowiem też ciekawostkę związaną z Hamiltonem. No i tutaj jakieś tam głupoty, to dostaliśmy na początku roku, można sobie rozłożyć taki wielki kalendarz na cały rok i rozplanować. I dostałam też taki kalendarz na biurko, z którego korzystam. Tu mam taką mojego pokoju, jest też fakt, że mam takie podwójne okna i to okno otwiera się normalnie do góry, ponieważ pokoje, które są na drugą stronę na drugiej stronie korytarza, mają takie jedno wielkie okno, które otwiera się tak, że szpara jest na dole. I one się bardzo łatwo zamykają przy najmniejszym przeciągu. A ja tutaj mogę na spokojnie zostawić okno otwarte na cały dzień. Mieszkam na 13 piętrze, więc jest bezpiecznie. Nie napada, bo już kilka razy naprawdę była solidna ulewa, kiedy mnie nie było i nie jest mokro. Także to jest bardzo, bardzo wygodne, bardzo to doceniam. No jak widzicie, mam tutaj jakieś takie swoje rzeczy, typu czajnik, żeby nie chodzić ciągle do kuchni, którą też za chwilę pokażę. No i to by było w zasadzie na tyle. Zaraz jeszcze pokażę łazienkę. Teraz pokażę łazienkę, która jest malutka, hejka, ale na jedną osobę spokojnie wystarcza. Przepraszam. No i mam tutaj swój zlew. Mam dużo luster. Mam tutaj lustro i to jest półka, w której w zasadzie trzymam wszystkie swoje kosmetyki, jakieś tam środki czystości. Szczerze mówiąc, nie brakuje mi tutaj miejsca. Tak jak mówię, na jedną osobę ta łazienka wystarcza. Dokupiłam sobie suszarkę do ubrań, ponieważ w pralni są suszarki takie mechaniczne, ale ja raz nie lubię ich używać. Dwa, trochę szkoda mi ubrań, bo podobno niszczą. Trzy, w IKEA one kosztują 2 funty i nie muszę schodzić na dół 15 razy, żeby przełożyć, wyjąć, włożyć i takie tam. No i tutaj jest prysznic z deszczownicą, wszystko, no jakby łazienka jest bardzo zwyczajna, no ale jak na jedną osobę, jak na akademik i na fakt, że mam ją tylko dla siebie, to naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona, bardzo ją lubię. No. Także jeżeli chodzi o mój pokój, to jest wszystko. Tutaj jeszcze, jak widzicie, mam takie duże lustro. Pokażę Wam też kuchnię, do której za chwilę pójdę. Po czym uznałam, że jeszcze powiem kilka rzeczy o szkole ogólnie, bo przyszło mi parę rzeczy na myśl, kiedy tam byłam. Oprócz tego chyba dalej będziemy z planem szli. Przypominam o zadawaniu pytań tutaj, wiadomość na Instagramie bądź ankieta, nie ankieta, tylko to narzędzie do pytań do Instagramie, na Instagramie. No, zapraszam, śmiało. Teraz jeszcze szybko pokażę kuchnię, ktoś tutaj zostawił jakieś zakupy.
Wygląda to tak, że tutaj mamy taki blat, stół i z tyłu są szafki. Tutaj są szafki, każdy sobie w zasadzie wziął na początku roku, jak się wprowadzał, którąś, nie było jakichś sporów o to. Mamy dwie lodówki, które też w zasadzie podzieliliśmy się samoistnie, że tak powiem. Po prostu tam, gdzie było wolne, to ktoś sobie wziął sobie półkę i tyle. Mamy takie kanapy, także no, jeżeli chce się zaprosić znajomych, to można tu posiedzieć albo w common roomie na dole. Widok jest taki sam jak z patio, tylko trochę wyżej, bo ja mieszkam na 13 piętrze, nie pamiętam, czy mówiłam. Dwie kuchenki, dwa zlewy i tutaj jeszcze rząd szafek. Nic szczególnego, wszystko jest, co mi wystarcza. Bardzo się cieszę, że mamy piekarniki, bo wiem, że nie wszędzie są piekarniki, a ja całkiem często używam. Dodam teraz kilka rzeczy o szkole, o których nie powiedziałam, a chciałabym powiedzieć, i o moim kierunku. A mianowicie ja mam 8 godzin w tygodniu zajęć i wydaje mi się, że taka mała liczba godzin jest w UK normą na pierwszym roku. Tak jak rozmawiam ze znajomymi, no to ktoś ma może 10, ale no tak na pewno nie więcej niż 15. No chyba, że są jakieś laby czy coś w tym stylu, ale wiadomo, no ja też mam w jednym tygodniu 8 godzin, czasem muszę zostać dłużej, czasem jest coś dodatkowego, także to się zmienia. Ale planowo mam w sumie 8 godzin zajęć w tygodniu. Kolejną rzeczą, którą chciałabym zaznaczyć, jest to, że King's jest naprawdę ogromnym uniwersytetem. Ja Wam pokazałam dzisiaj tylko dwa kampusy, jest ich w sumie bodajże 5. Byłam tylko na tych, które dzisiaj pokazałam na Snapie i na Instagramie, bo szczerze powiedziawszy, po prostu nie mam potrzeby jeździć nigdzie indziej. Na innych kampusach jest głównie medycyna, zwłaszcza na Guy's Campus, bo to jest blisko szpitala King'sa. Strand jest taki najbardziej humanistyczno-społeczno-finansowy, że tak powiem. Tam jest na przykład King's Business School, na Waterloo jest prawo. Waterloo generalnie jest taką mieszanką, bo tam są i humanistyczne przedmioty, i społeczne, takie jak moje. Ale są tam też na przykład takie przedmioty jak, no nie wiem, są tam takie kierunki jak stomatologia czy pielęgniarstwo, no czyli też takie związane z medycyną. Także to w zasadzie co, jak się trafi i jak, gdzie akurat jest departament przydzielony, że tak powiem, bo też każdy kierunek jest przydzielony do departamentu i do school, tak jak ja wspominałam, kiedy byłam na Waterloo. Pokazywałam, do jakiej, jak nazywa się szkoła, do której należy Social Sciences. I to w zasadzie trochę jest powiązane właśnie z tym, jak na jakich kampusach porozmieszczane są kierunki. Jeśli chodzi o rzeczy związane z stricte moim kierunkiem i King'sem pod względem właśnie edukacji, to nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Jeżeli coś więcej by Was interesowało, to chętnie odpowiem na pytania. Kilka już dostałam, będę odpowiadać na nie później. No ale nadal, jeżeli ktoś byłby czymś jeszcze zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Teraz opowiem trochę o tym, jak wygląda moje życie tutaj. O tym, co tak, co nie, co jest dla mnie dobre, co mi się średnio podoba, o budżecie, o pracy, o moim akademiku, takie praktyczne rzeczy. Zacznę od akademika i tego, na jakich warunkach tutaj mieszkam, na ile, co i jak. No i generalnie to w Londynie jest kilka rodzajów, generalnie w Wielkiej Brytanii. Jest kilka rodzajów akademików. Są takie jak ten, który pokazywałam naprzeciwko Waterloo, które są tylko i wyłącznie dla studentów danej uczelni, w tym przypadku King'sa. I one są też, jakby należą do King'sa. Są też akademiki prywatne, które no po prostu są prowadzone przez jakąś prywatną firmę i są w nich studenci z różnych szkół. Mój akademik jest taki, z tym, że w prywatnych akademikach mogą dane szkoły mieć jakby wykupioną liczbę pokoi,
I właśnie w moim przypadku tak jest, bo ja pomimo tego, że mieszkam w prywatnym akademiku, to płacę Kingsowi, bo aplikowałam przez Kingsa i to oni jakby kontaktowali się ze mną w sprawie tego mieszkania. Także nie płacę ceny, która jest tutaj na stronie podana, tylko ja płacę cenę, którą zaproponował mi Kings. Jeżeli chodzi o mój akademik, to ja jestem szczęśliwa, że wynajmuję go przez Kingsa, bo firma, do której należy ten budynek, nie oferuje kontraktu krótszego niż 51 bodajże tygodni. Ja mam na krócej. Dzięki temu mój kontrakt zaczął się 14 stycznia, czyli w dniu, kiedy przyjechałam, a kończy się 20 czerwca, przepraszam bardzo. No i dzięki temu mogę wrócić sobie spokojnie na lato do Polski, nie martwić się, że mam na głowie jeszcze pokój tutaj, no za który płacę. Jeżeli chodzi właśnie o sprawy finansowe, to ja płacę około 220 funtów tygodniowo. Nie pamiętam, ile to dokładnie tam jest, to nie jest okrągła liczba, trochę mniej. Cena na stronie za taki pokój, jaki ja mam, jest wyższa. On kosztuje około 240-250 funtów tygodniowo. Moja cena została trochę obniżona ze względu na to, że to jest takie trochę zadośćuczynienie, bo miałam parę problemów na samym początku, no i po prostu zaoferowali mi takie rozwiązanie. Płacenie za akademik można podzielić sobie na raty. W zależności od długości kontraktu jest to, na ile lat można sobie to podzielić. Ja mam bodajże 3 i wpłacam to na konto uczelni, a nie tej firmy, do której należy ten budynek. Bo tak jak mówiłam, ja wynajmuję od Kingsa ten pokój, ponieważ Kings współpracuje z tą firmą. Także jeżeli ktoś szuka zakwaterowania w Londynie, to oprócz akademików, które oferuje uczelnia, bardzo polecam rozejrzeć się za takimi w prywatnych firmach, bo ja słyszałam bardzo dużo, że one są bardzo drogie, że w ogóle nie ma co patrzeć i oczywiście są takie, które kosztują po 300-400 funtów tygodniowo. One były totalnie poza moim zasięgiem, ale są też tańsze, jak no właśnie widać na moim przypadku. Są takie, które nie kosztują po 2000 funtów miesięcznie. No i często można znaleźć naprawdę coś fajnego. I moja kolejna rada. Jeżeli ktoś już jest zdecydowany, że on chce iść na pewno do Londynu, to polecam zabukować sobie akademik, bądź na pewno na niego zaaplikować już teraz, bo w United Students, czyli firmie, do której należy mój akademik, ceny wzrastają 1 bądź 2 marca. Warto sobie przeczytać na ich stronie zasady i warunki rezygnacji z kontraktu, jeżeli jednak coś tam by Wam nie wyszło i nie przyjechalibyście tutaj na studia. Jednak zawsze warto mieć z tyłu głowy jakiś plan B, a oni mają w całym Londynie akademiki, są takie w okej cenach, może trochę dalej od centrum, ale nadal jest bardzo w porządku. I wstawię linka gdzieś zaraz do ich strony. Dodałam do poprzedniego snapa linka do strony firmy, w której ja mieszkam. Po prostu jakby dodałam go dlatego, że sama u nich mieszkam, to jest coś sprawdzonego i wiem, jaki ja miałam problem z tym, żeby się ogarnąć, bo tych firm jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze się dowiedzieć więcej o akademikach w Londynie, to zadawajcie mi pytania, jeżeli to kogoś interesuje, bo to już by były bardziej takie szczegółowe, raczej mi się wydaje. I szczerze to, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę akademików, to chyba tyle. Teraz wyrażę swoją opinię na temat mieszkania w akademiku. No to tak, mieszkanie w akademiku na pierwszym roku. Dużo jest przeciwników, dużo jest zwolenników. Ja szczerze powiedziawszy, na początku, kiedy dostałam się na studia w Londynie, byłam nastawiona, że ja będę mieszkała w prywatnym mieszkaniu, bo taniej, na pewno sobie poradzę. No ale okazało się, że londyński rynek, jeżeli chodzi o mieszkania
które są student friendly, wcale nie jest taki friendly, bo tych mieszkań po prostu nie ma wcale aż tak dużo, jeżeli się tutaj nie siedzi od czerwca, powiedzmy, i się ich nie szuka. Ja planowałam przyjechać do Londynu dopiero we wrześniu i szukanie przez internet, nie będąc tutaj, jest bardzo, bardzo ciężkie. I kiedy oglądałam kilka mieszkań, jak tutaj przyjechałam, no to to, co pokazane jest na zdjęciach, a to, co jest na żywo, to jest naprawdę niebo a ziemia. I po prostu myślę, że najlepiej będzie na przykładzie. Kiedy tutaj przyjechałam, poszłam obejrzeć jedno mieszkanie, w którym miało być 5 wolnych pokoi. No i wszystko fajnie, ładne osiedle, poszłyśmy. I przechodząc przez to osiedle, zobaczyłam jakiś taki mega zabałaganiony dom, gdzie właśnie podjeżdża jakiś dostawca pizzy, więc sobie mówię, że nie, no to na pewno nie jest to. No ale numer się zgadzał, więc zapukałyśmy. I okazało się, że mieszkanie 5-pokojowe, dostępne od zaraz, student friendly, jasne, przejrzyste, czyste, okazało się być no troszkę inne. W rzeczywistości otworzył nam pan właściciel całą mazany farbą, bo mieszkanie było w remoncie i to bardzo gruntownym remoncie, ponieważ kuchnia praktycznie była zrównana z ziemią, zostało tam może trochę płytek. Jeden pokój był totalnie w remoncie, także zostały już 4, po czym pan powiedział, że i tak nas oprowadzi, no bo uznałyśmy, że skoro już tam jesteśmy, to okej, zobaczymy. Pokazał jeden pokój, okazało się, że mieszkała w nim dziewczyna, w ogóle nawet nie zapukał do niej, tylko po prostu otworzył drzwi i powiedział, że no zobaczcie sobie, ta dziewczyna się tylko na nas tak dziwnie spojrzała, nawet się nic nie odezwała. Poszliśmy na górę, facet powiedział, że no teoretycznie są 3 pokoje wolne, ale 2 są praktycznie wynajęte, ale jeżeli zapłacicie więcej, to ja wam je dam. No więc to samo w sobie raczej słabo o nim świadczyło. Także to jest tylko moje, no jedno z doświadczeń oglądania mieszkań w Londynie. Szczerze mówiąc, miałam niestety kilka podobnych, bądź takich, że cena podana w ogłoszeniu była inna niż cena, którą powiedział nam właściciel przy oglądaniu mieszkania. Także naprawdę z tym trzeba być mega, mega ostrożnym. I jeżeli nie ma was tutaj na miejscu sporo przed studiami, to naprawdę nie wynajmujcie mieszkań w ciemno, bo naprawdę można się nieźle przejechać i można wylądować z naprawdę wielkim problemem. Dlatego też uważam, że akademik na pierwszy rok jest po prostu bezpieczną i wygodną opcją. Więc jeżeli chodzi o akademik, to ogromnym plusem jest spokój ducha. Wiesz, do czego przyjeżdżasz. W nowym mieście jeden problem mniej, to jest naprawdę dużo. No i w zasadzie to nie trzeba się o nic martwić, tylko po prostu przyjechać, wziąć klucz i rozpakować swoje rzeczy. I ja na pierwszy rok, na pewno w Londynie bym polecała akademik. Większość moich znajomych mieszka w akademiku i z mojego kierunku, i spoza, i z Polski znajomi też mieszkają w akademikach. Chociaż moja znajoma też znalazła mieszkanie, udało jej się, także to nie jest tak, że się nie da, że to jest niemożliwe. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, jak się wszystko potoczy. Trzeba w tym wszystkim po prostu mieć trochę szczęścia, dużo czasu, dużo cierpliwości i wszystko da się zrobić. Ale na pewno nie warto zamykać się na żadną z tych opcji, bo obie mają i swoje plusy, i swoje minusy. Minusem akademika wiadomo jest to, że wiele osób dzieli się kuchnię, nie wszyscy to lubią, mi to na przykład nie przeszkadza. W niektórych akademikach jest dzielona łazienka, co też nie wszystkim może pasować, dzielona na kilka, sporo osób, a nie tak jak w mieszkaniu na 2-3. Może być głośno, mi akurat trafiło się tak, że mam naprawdę bardzo porządnych i miłych współlokatorów, nie ma tutaj jakichś tam dzikich imprez. Imprezy, jeżeli są, to są na dole w common roomach, które pokazywałam, ale ja zupełnie tego nie słyszę stąd.
Teraz już na zakończenie powiem, że ja jestem naprawdę zadowolona z tego, że wybrałam akademik. Nie żałuję, ponieważ to jest wygoda i jestem w fajnym miejscu. Zaraz jeszcze o tym powiem, w jakim miejscu znajduje się mój akademik dokładniej. I no jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy poleciłabym mieszkanie w akademiku przez pierwszy rok studiów, powiedziałabym, że tak, na pewno. Tak, jeszcze zapomniałam o tym wspomnieć, że mój akademik znajduje się w Stratford. To jest północno-wschodni Londyn. I ja mieszkam w samej wiosce olimpijskiej, która została zbudowana w 2012 roku na igrzyska. No i w zasadzie, no to tak jak pokazywałam, widzę stadion z okna w kuchni i z mojego patio. Okolica bardzo mi się podoba, no bo infrastruktura jest nowa, są dobre połączenia i naprawdę jest tutaj bezpiecznie, bo jest tutaj dużo pilnie strzeżonych obiektów, znaczy pilnie, po prostu dobrze strzeżonych obiektów typu basen olimpijski, stadion olimpijski, centrum handlowe, biurowce, także w zasadzie nie ma tutaj takich miejsc, gdzie bałabym się wejść, kiedy wracam sama późno. Kolejną rzeczą, o której chciałabym opowiedzieć, jest transport w Londynie i to, jak to wszystko tutaj działa. A mianowicie, ja mieszkam, tak jak powiedziałam, w Stratford, koło stacji, która również nazywa się Stratford. I mam stąd naprawdę bardzo, bardzo dobre połączenia. Mogę stąd dojechać praktycznie wszędzie. Do szkoły, kiedy już wsiądę w pociąg, do Waterloo dojeżdżam w około 20-25 minut. No także to jest bardzo w porządku czas, jak na Londyn. Mam właśnie Jubilee Line i Central Line. Jeżeli jadę na Strand, to biorę Central Line, jeżeli na Waterloo, no to Jubilee. Generalnie ja używam metra, bo to jest dla mnie najlepsza, najwygodniejsza i najszybsza opcja. Wiem, że niektórzy używają autobusów. Ja nie mam akurat bezpośredniego autobusu do szkoły stąd, więc no raczej to by było po prostu bez sensu i trochę strata czasu. Jeżeli chodzi o bilety, to w Londynie karta miejska nazywa się Oyster Card, tylko że tego Oystera można na różne sposoby jakby naładować. Można po prostu wpłacić na niego pieniądze i korzystać z niego jak z takiej w zasadzie karty debetowej, przykładasz, on ci ściąga pieniądze z karty i tyle. Można też korzystać ze zwykłej karty płatniczej i ona dokładnie działa tak samo jak Oyster. Ale można też wykupić travel carda, który działa tak jak wykupienie karty warszawiaka czy karty miejskiej w Polsce. Jest też kilka rodzajów oysterów w zależności od wieku. Ja mam Oyster Student Card, zaraz mogę pokazać, jak on wygląda. O niego trzeba wysłać wniosek przez internet. Kosztuje taka karta 20 funtów, o czym ja nie wiedziałam, a szkoda, bo bardzo chciałabym o tym wiedzieć, kiedy ją zamawiałam, bo no, umówmy się, to nie było miłe zaskoczenie. Ale kupiłam ją tak czy inaczej, bo ona daje mi 30% zniżki i myślę, że już te 20 funtów mi się na spokojnie zwróciło. I ja zazwyczaj, to jest ten Oyster. I ja zazwyczaj kupuję Oystera na miesiąc, on kosztuje 90 funtów około, w zależności od strefy, tam się trochę różnią te ceny. Ja mieszkam w strefie 2/3 i zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tą strefą, bo to jest coś, czego nie wiedziałam, a chciałabym to wiedzieć. Dowiedziałam się w zasadzie dopiero niedawno. Strefa 2/3 oznacza, że kiedy przyjeżdżam do Stratford, na przykład, kiedy przyjeżdżam do Stratford z centrum, bądź jadę ze Stratford do centrum, liczona jest to jako podróż między strefą pierwszą a drugą. Ale jeżeli jadę ze Stratford do strefy na przykład czwartej lub ze strefy czwartej do Stratford, to liczone jest to jako podróż między strefą czwartą a trzecią.
I to jest w zasadzie na korzyść klienta, bo jeżeli nie przejeżdża się przez pierwszą strefę, no to jest najzwyczajniej w świecie taniej. I ja dzięki temu, że jest to 2/3, mogę kupić Oystera tylko na strefę pierwszą i drugą, nie muszę dokupować na trzecią, no i po prostu jest taniej. Jeśli chodzi o samo podróżowanie po Londynie, to szczerze mówiąc, ja uwielbiam metro. W Warszawie też z niego korzystałam zawsze, kiedy mogłam. Uważam, że to jest najwygodniejszy środek transportu. W Londynie, wiadomo, jest troszkę więcej stacji i troszkę więcej linii niż w Warszawie. No ale jest też naprawdę, naprawdę bardzo dużo ludzi i no, stoją normalnie kolejki do wejścia. Ja raz wracając z Strand na jednej z najbardziej ruchliwych stacji na linii Central na Holborn, stałam w kolejce, żeby wejść do stacji, a nie wejść do pociągu. Raz w życiu mi się to zdarzyło, teraz staram się raczej unikać rush hours, bo po prostu jest strasznie wtedy tłoczno, niewygodnie, duszno i jeżeli mogę, to po prostu czekam albo idę przed. Metrem w Londynie da się dojechać praktycznie wszędzie, także po prostu jest to mega wygodne i tutaj nawet mieszkańcy, nie studenci, tylko ludzie dojeżdżają normalnie do pracy metrem, częściej niż samochodami. Jeżeli chodzi o transport, to wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy powiedziałam. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, gdzie będziecie mieszkać i co będzie dla Was najwygodniejszą opcją, żeby dostać się do szkoły, no i generalnie w różne miejsca. W moim przypadku jest to metro, ale znam też osoby, które wybierają autobusy, które wybierają inne pociągi. Naprawdę opcji jest tyle, że każdy coś znajdzie i z każdego punktu da się dostać w każde miejsce, serio. No i myślę, że teraz powinnam poruszyć sprawę budżetu i ogólnie gospodarowania pieniędzmi. Wydaje mi się, że to jest dość ważna kwestia, jeżeli chodzi o wyjazd do Londynu, no bo jest to jednak jedno z najdroższych miast w Wielkiej Brytanii i myślę, że generalnie w Europie i na świecie. Ale szczerze powiedziawszy, to Londyn wcale nie jest taki straszny, jak go malują, bo da się tutaj oszczędzić pieniądze. Ja na pewno najwięcej pieniędzy oszczędzam na tym, że sama sobie gotuję. Ja lubię gotować, więc to nie był dla mnie jakiś problem i przyjeżdżając tutaj wiedziałam, że będę to robiła. Bo no powiedzmy danie w restauracji kosztuje no tak najmniej 8 do 15 funtów, mniej więcej. Oczywiście zależy jaka restauracja, zależy gdzie, zależy co i jak. Ale no generalnie tak to wygląda, więc bardzo drogo. A ja za 15 funtów jestem w stanie sobie zrobić zakupy i mieć naprawdę na kilka dni obiad. Także to jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą są zakupy i to, w jakich sklepach kupujemy. Tak jak wiele osób już mówiło tutaj na poprzednich relacjach, najtańsze są Lidl, Aldi, z tego co kojarzę, i Sainsbury moim zdaniem też jest w miarę okej. I właśnie w tych sklepach robię najczęściej zakupy, w Lidlu i w Sainsbury, bo mam je no w zasadzie obok siebie w Stratford Center, które pokazywałam wcześniej, więc po prostu tam chodzę najczęściej. W Westfieldzie mam też Waitrose'a i mam też Marks & Spencer, do których czasem chodzę, raczej rzadko i to jest raczej kupowanie takich pojedynczych produktów. Kiedy idę po coś konkretnego, wiem, że to tam jest w dobrej cenie albo wiem, że to tam jest coś, co konkretnie potrzebuję, a nie ma tego w Lidlu bądź w Sainsbury. Ale generalnie to robienie zakupów w Lidlu jest bardzo, bardzo w porządku. Na jedzenie naprawdę nie wydaje aż tak dużo. Wiadomo, że zależy od diety, od tego ile kto je, co je i takie tam. No ja nie kupuję tych gotowych dań, które moim zdaniem są najdroższe, bo moi znajomi to kupują i mają 2 bądź 3 dania za chyba 10 funtów, a ja potrafię zrobić zakupy za 10 funtów i no, mieć zdrowe jedzenie i takie, które wiem, że mi smakuje, takie, które wiem, że ja sama zrobiłam. Myślę, że nie ma się co tutaj za bardzo rozgadywać nad tymi zakupami, po prostu są sklepy
w których są tańsze rzeczy, są sklepy, w których są droższe rzeczy. Ja polecam Lidla, Lidl jest super. Jeżeli czegoś nie ma w Lidlu, to idę do Sainsbury i w zasadzie nic mi więcej nie potrzeba. W Sainsbury mam swoją polską półkę i kupuję tam produkty, których mi najbardziej brakuje. Typu na przykład ser polski jest, śmietana, nie wiem, mleko można tam kupić, ja akurat mleka nie kupuję, ale no, w każdym razie wiem, że jest sporo polskich produktów i da się znaleźć fajne rzeczy. Jeśli chodzi o budżet w Londynie ogólnie, to uważam, że najdroższe są dwie rzeczy. Zakwaterowanie, wiadomo, oraz właśnie komunikacja miejska. To jest coś, na czym oni zarabiają naprawdę, naprawdę mega dużo pieniędzy. Z jednej strony to rozumiem, bo bardzo dużo osób z tego korzysta i ten transport publiczny jest naprawdę na wysokim poziomie. No z drugiej strony, jako studentka bardzo bym chciała, żeby to było tańsze i za każdym razem, kiedy muszę odnowić swoją kartę, to chcę mi się płakać, kiedy widzę, że muszę zapłacić 90 funtów. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Londyn naprawdę nie jest taki straszny, da się tutaj przeżyć, także jeżeli chodzi o budżet, to nie bójcie się tego, da się to ogarnąć. Wiele studentów też wspomaga się pracą podczas studiów. Ja aktualnie jestem w trakcie szukania pracy. Nie pracowałam w pierwszym semestrze, bo no, z różnych przyczyn generalnie najpierw potrzebowałam trochę czasu na to, żeby się tutaj ogarnąć i teraz chcę znaleźć pracę, zwłaszcza, że moi nauczyciele teraz strajkują, mam bardzo dużo wolnego czasu i po prostu chciałabym coś ze sobą zrobić. Dostałam też pytanie o to, czy rodzice mi pomagali, jeżeli chodzi o pieniądze. Tak, oczywiście, moi wspaniali rodzice pomagają mi, jeżeli chodzi o finanse, bardzo. No, na pewno nie dałabym sobie rady bez ich wsparcia. Ale też zawsze mam z tyłu głowy, że oni dają mi te pieniądze i nie wydaję ich na jakieś takie głupie rzeczy. Też oczywiście głupoty, tak? W moim mniemaniu to są rzeczy po prostu, które są mi niepotrzebne. Nie kupuję ich i tyle. Jeżeli chodzi o szukanie pracy, sam proces szukania pracy, to tutaj większość odbywa się online, niestety. Po prostu wchodzi się na różne strony, gdzie są różne ogłoszenia, na przykład Indeed. Ja szukam zwykle na tym portalu, ale generalnie jak wpiszecie sobie w internecie Jobs London, to wyskoczą różne strony, na których właśnie są oferty pracy. I moim zdaniem trzeba mieć trochę farta, bo moi znajomi, niektórzy znaleźli pracę po prostu w sekundę. Innym trochę gorzej idzie. To wszystko zależy od tego, jakie ma się doświadczenia, jakie ma się CV, no i od wielu różnych czynników, ale trochę szczęścia. Pracę na pewno da się znaleźć. Bardzo, bardzo wielu studentów pracuje. Dużo firm chce zatrudniać na pół etatu, także jeżeli o to chodzi, to nie ma się czym martwić. Na pewno jest to do zrobienia. Jeżeli chodzi o finanse, to myślę, że warto tutaj też wspomnieć o kredycie studenckim, który wielu przeraża, wielu uratował życie, w tym mi, bo gdyby nie ten kredyt, no umówmy się, nie byłoby mnie stać na studia w Anglii, bo to są spore pieniądze, a ten kredyt jest na naprawdę, naprawdę bardzo korzystnych warunkach. Ja wcale go nie wzięłam od tak. Zastanawiałam się nad tym, rozmawiałam na ten temat z rodzicami, rozmawiałam na ten temat ze znajomymi, którzy już byli tutaj i mieli to za sobą. I szczerze powiedziawszy, ten proces jest naprawdę bardzo łatwy i bardzo przyjazny dla studenta. W takim sensie, że po prostu warunki, na jakie trzeba spełniać, żeby dostać ten kredyt i potem, żeby go spłacać. Dla mnie też na początku słowo kredyt było przerażające. Myślałam sobie, jak mogę mieć 19 lat i wziąć kredyt na prawie 30 tysięcy funtów. No to było dla mnie jakieś szaleństwo, ale
poczytałam, porozmawiałam z ludźmi, poczytałam i porozmawiałam ze Smart Prospects, których artykuły też naprawdę wyjaśniają super ten kredyt i polecam je sobie poczytać na ich stronie. I po prostu uznałam, że wszystko jest dla ludzi. To samo powiedzieli mi rodzice, że wszystko jest dla ludzi i ten kredyt jest naprawdę na korzystnych warunkach i zupełnie nie ma się czego bać. Także teraz, no, mam kredyt i szczerze powiedziawszy, kiedy czytam sobie o tym, również w brytyjskich źródłach polecam sobie o nim poczytać, no to jestem najzwyczajniej w świecie spokojna. Uważam, że ogromnym plusem jest fakt, że pieniądze w ogóle nie przychodzą przez studenta. Pieniądze są wysyłane bezpośrednio do uczelni w momencie, kiedy student się pojawi na zajęciach. Cała papierkowa robota, że tak powiem, jest do załatwienia przez internet bądź pocztą. Nie trzeba nigdzie chodzić, nie trzeba się fatygować, nie trzeba nigdzie dzwonić. Mój proces aplikacji o kredyt przebiegł naprawdę bezproblemowo, też dzięki Smart Prospects, bo korzystałam z ich poradnika. Dostałam pocztą wszystkie potrzebne dokumenty. Wszystko to jest bardzo dobrze. A kiedy już dotrze do Was poczta związana z kredytem, wszystko jest opisane w tych listach. Dlaczego oni Wam to wysłali, co to jest, o co chodzi. Dostajecie tabelki, w których rozłożone są raty i wszystkie kwoty, które zostaną wpłacone w Waszym imieniu na konto uczelni. I w zasadzie to wszystko, naprawdę wszystko jest bardzo klarowne, zrozumiałe. Jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli macie pytanie, możecie albo skontaktować się bezpośrednio z urzędem, który daje kredyt, bądź skontaktować się ze Smart Prospects. Oni też naprawdę wiedzą o tym bardzo, bardzo dużo. Polecam i naprawdę nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o kredyt. Kolejną rzeczą, o jakiej chciałabym powiedzieć, jest sama w sobie aplikacja na studia przez portal UCAS, którego ja osobiście nie jestem największą fanką, ale może nie jestem ogólnie fanką systemu, ponieważ bardzo dużo uczelni ma swój wewnętrzny system jeszcze. To znaczy, aplikujesz do nich przez UCAS-a, ale oni kontaktują się z Tobą przez ten portal. King's między innymi jest taką uczelnią, co mnie trochę denerwowało, ponieważ dostawałam wiadomości na ten portal i ja musiałam sprawdzać wszystko na UCAS-ie i jeszcze na mailu, także miałam dużo miejsc, z których dochodziły do mnie informacje, często one nie były ze sobą zsynchronizowane i to było trochę problematyczne, ale można się do tego przyzwyczaić, trzeba to po prostu przeboleć i tyle. Na UCAS-ie można wybrać kilka szkół, bodajże 5 kierunków w dowolnych szkołach i trzeba za to zapłacić. Za wysłanie aplikacji się płaci. Nie pamiętam dokładnie ile, to nie jest jakaś ogromna kwota, około 20 funtów. Tak jak w Polsce. W Polsce też chyba aplikacja kosztuje 80 zł, coś w tym guście. Więc to jest ok, ale też nie wszyscy o tym mówią, także uznałam, że warto to wiedzieć. Co jeszcze? Ja na swoje oferty czekałam dość długo. Na ofertę z Kingsa. Oferta z Kingsa była jedną z ostatnich, które dostałam. I dostałam pytanie, jakie dostałam wymagania od Kingsa. Zaraz to sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie. I tutaj wrzucę. Ok, znalazłam tą ofertę. I wymagania, które musiałam spełnić, to są 3 przedmioty rozszerzone na maturze z wynikami 2 razy 85% i raz 80% plus certyfikat z języka angielskiego. Historia z moim dostaniem się do Kingsa była taka, że spełniłam 2 z tych 3 progów. Jeden wynik z matury miałam niższy, ale napisałam maila do nich z pomocą Smart Prospects, bo oczywiście ja już zaczęłam panikować, że pomimo tego, że mój wynik może nie jest wystarczająco wysoki procentowo, to wypadam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o centyle, bo byłam bodajże w 96. centylu,
No więc to jest wysoko, a matura nie była najprostsza. No więc wysłałam tego maila, no i czekałam na odpowiedź. I przez te różne systemy, o których już wspomniałam, że jest i ten Kingsowy system, i UCAS, i jeszcze oni piszą maile, to dostałam kilka informacji w podobnym czasie, co przysporzyło mi tyle nerwów, że naprawdę nie poznawałam już sama siebie. Także po tym, jak wysłałam im tego maila o tym centelu, dostałam też taką wiadomość, która widać było, że została wygenerowana automatycznie na ten system Kingsowy, że niestety nie spełniłam oferty, no i przykro nam, nie możesz do nas przyjechać. No więc ja się załamałam. I dostałam się też na studia w Holandii, bo tam też aplikowałam. I spotkałam się z moją koleżanką, z którą miałam tam jechać, miałyśmy razem wynajmować mieszkanie i takie tam rzeczy. Po czym dostałam maila, dosłownie w środku tego mieszkania, kiedy ustalałam mój wyjazd gdzieś indziej, dostałam maila od UCAS-a, że moja oferta została zmieniona. No i trochę się przestraszyłam, nie wiedziałam, o co chodzi. Weszłam na tego UCAS-a od razu, no i okazało się, że dostałam się do Kingsa. Byłam naprawdę w ciężkim szoku, bo no, kilka dni wcześniej zostałam odrzucona. Także trzeba mieć to na uwadze, że często te systemy mają opóźnienie. Także moral z mojej historii jest taki, że nie warto się poddawać, zawsze warto walczyć do końca i warto kontaktować się z ludźmi, a nie z maszynami i systemami. Naprawdę, jeżeli macie jakiś problem, to napiszcie też do Smart Prospects, bardzo warto. No bo jak widać, jestem tutaj na uczelni, na którą chciałam się dostać. Kings był moim firm choice. No i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo wdzięczna Smart Prospects, że pomogli mi się tu dostać. Jeśli chodzi o personala i o list motywacyjny, czyli dwie rzeczy, które są wymagane przy aplikacji na studia do UK, to ja swojego personala zaczęłam pisać jeszcze zanim skontaktowałam się ze Smart Prospects. Ja z nimi zaczęłam współpracować mniej więcej w grudniu bodajże, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie coś tam już miałam napisane, ale niewiele. Po tym jak oni mi powysyłali te wszystkie szablony i wskazówki, mój personal zmienił się w zasadzie kompletnie, także można powiedzieć, że napisałam go od zera razem z nimi i z ogromną pomocą mojej nauczycielki od angielskiego, która naprawdę była, oprócz tego, że świetnym anglistą, to wiedziała, co jest na rzeczy i sprawdzała mi to pod względem nie tylko gramatycznym, ale czy jest takie, wiecie, czy fajnie się to czyta. Ja uważam, że nie ma tutaj co się rozgadywać. Ja nie mam specjalnie wskazówek, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów przy pisaniu personala, cokolwiek, po prostu trzeba usiąść i to zrobić. Każdy ma swój styl pisania, każdy ma swój styl pracy. Ja wolę napisać wszystko za jednym razem, potem 15 razy to sprawdzić, niż dzielić pracę. Inni różnie, no jakby nie mam, szczerze powiedziawszy, jakiegoś konkretnego sposobu. Ja po prostu usiadłam, napisałam, porozmawiałam na ten temat z ludźmi znowu. No i tyle, i wysłałam. A jeżeli chodzi o list motywacyjny, to również poprosiłam o niego moją anglistkę, tą, która pomagała mi przy personalu. Bardzo szybko to wszystko przebiegło, tylko co do tego mam radę, poproście nauczyciela odpowiednio wcześnie, bo nie ma co się potem stresować, że mało czasu, że nie zdążycie wysłać. Zróbcie to naprawdę jak najszybciej. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania co do aplikacji, co do tego, jak to wszystko przebiega, to też możecie zadać mi jakieś pytanie. Rzecz, w której bardzo, bardzo pomogło mi właśnie Smart Prospects, to jest uzupełnianie całego tego systemu UCAS. Naprawdę tutaj ich pomoc była nieoceniona, bo ja nie cierpię robić takich rzeczy, bardzo często się mylę właśnie w wypełnianiu różnych tabelek, nietabelek, bo kiedy widzę już 50, wszystko mi się miesza, a oni krok po kroku przeprowadzają przez tą aplikację, bo to jest ważne i warto z tego skorzystać. Naprawdę to gorąco, gorąco polecam. I jeżeli uważacie, że czegoś nie powiedziałam, czy o budżecie, czy o transporcie, czy o samej aplikacji, to napiszcie, zapytajcie, chętnie odpowiem, chętnie dopowiem.
I teraz przejdę już właśnie do odpowiadania na pytania, które zadaliście mi w ciągu dnia. Pierwsze pytanie, jakie dostałam, było o tym, jakie dostałam wymagania od Kingsa i jak zdałam maturę. O wymaganiach już mówiłam, 2 razy 85% i 80% plus certyfikat z angielskiego. A zdawałam maturę z polskiego, angielskiego i geografii. Z geografii dostałam 70%, z polskiego 85% i z angielskiego 98%. I tak jak mówiłam wcześniej, nie spełniłam jednego z wymogów, ale no moją historię dostania się do Kingsa z pomocą Smart Prospects opowiedziałam chwilę temu, także już nie będę się powtarzać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę się chwilkę cofnąć, jest opisane dostanie się na Kingsa. Dostałam kilka pytań o to, jak z jakim poziomem angielskiego tutaj przyjechałam, jak się przestawiłam na angielski, generalnie jak to z tym językiem było. No więc tak, ja nigdy nie czułam czegoś takiego jak bariera językowa, nie bałam się mówić. Uczę się angielskiego od kiedy naprawdę byłam malutka, chyba miałam z 3-4 lata, kiedy w przedszkolu zaczęłam jakieś tam pierwsze lekcje. Także to nie był dla mnie problem. Jeżeli chodzi o przestawienie się na takie życie po angielsku, to nie przychodzi od razu, wiadomo, bo nadal mam styczność z językiem polskim, mam jednego współlokatora Polaka, rozmawiam z moimi znajomymi, rozmawiam z rodzicami po polsku. Ale kiedy zaczyna się mówić do ludzi, kiedy wiadomo, muszę porozmawiać z kimś w sklepie, muszę porozmawiać z kimś na uczelni, mam wykłady po angielsku, mój mózg jakby sam wie w jakich, może to zabrzmi dziwnie, ale jeżeli myślę o szkole, to myślę po angielsku. Jeżeli myślę o zrobieniu zakupów, raczej myślę po angielsku. Jeżeli myślę o znajomych tutaj, jeżeli myślę o znajomych w Polsce, myślę po polsku. I to samo w sobie przychodzi i myślę, że to jest kwestia czasu. Wszyscy to tutaj czują, szczerze mówiąc, to wszyscy moi znajomi tutaj mają podobne odczucia. Wiadomo, że czasem zdarza mi się nadal powiedzieć coś przypadkiem po polsku, nawet dzisiaj, kiedy robiłam relację tutaj, a spotkałam się z dziewczynami i zaczęłam do Laury mówić po polsku. No ale to jest normalne, do mnie też już, ja też słyszałam jakieś po grecku, po węgiersku. Wszyscy to odczuwają, dlatego nie ma się czego bać. My tutaj naprawdę w większości nie jesteśmy native speakerami. Ja kilka razy usłyszałam na uczelni, co było dla mnie naprawdę bardzo miłe, od Brytyjczyków, że oni bardzo podziwiają obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, bo nie dość, że żyjemy w miejscu, w którym nie mówimy naszym pierwszym językiem, to jeszcze jesteśmy na uniwersytecie i pracujemy tym językiem. I moim zdaniem to jest coś, co powinien wiedzieć każdy student przyjeżdżając tutaj, że jakby naprawdę to jest wielki wyczyn być gotowym tutaj przyjechać i zmierzyć się z tym językiem. Nie ma co się bać, wcale nie trzeba być na poziomie native'a, znać wszystkich czasów. Każdy się myli. Ja to sobie tłumaczę tak, że przecież nawet mówiąc po polsku czasem popełniam błędy i nikt mnie za to nie ukarze. Tak samo jest po angielsku, także naprawdę nie ma co się stresować. Było też pytanie o to, co wymagała uczelnia, jeżeli chodzi o angielski. Ja dostałam na początku IELTS-a, ale napisałam do nich, że mam zdany certyfikat CAE i czy to jest w porządku. Powiedzieli mi, że tak, że ma być chyba na B bodajże. Ja miałam A, więc niespecjalnie się tym martwiłam. Certyfikat był nowy, ja go zdałam w czerwcu po drugiej klasie liceum, żeby właśnie był świeży na aplikację na studia, bo to jest coś, na co oni zwracają uwagę, kiedy dany egzamin był zdany. Dlatego musiałam im wysłać skan swojego dyplomu, na którym musiała być widoczna data, kiedy on został wystawiony, kiedy zdałam ten egzamin. Dodam jeszcze tylko, że ja czasem też mam problem na uczelni, nie rozumiem jakiegoś słowa, ale szczerze powiedziawszy, to nie jest żaden problem, bo wtedy albo szybko sobie sprawdzam jego tłumaczenie, albo sprawdzam najlepiej definicję po angielsku, bo wtedy się też go uczę i łapię kontekst w zdaniu.
Albo najzwyczajniej w świecie zapytam osoby, która prowadzi zajęcia, bądź mojej koleżanki, która jest native speakerem, i naprawdę nie ma się czym martwić i nie ma takiej osoby, która rozumiałaby wszystko w 100%, bo po prostu no, tak się nie da, ale nie ma też co się bać albo być sparaliżowanym faktem, że nie zrozumiało się jednego czy dwóch słówek podczas wykładu. Dostałam też kilka pytań o zaklimatyzowanie się i ogólnie o moje początki życia w Anglii, życia w Londynie. Powiem tak, Londyn to jest takie miasto, które bardzo łatwo może przytłoczyć, bo jest ogromne, jest tutaj wiecznie pełno ludzi i szczerze mówiąc, niektórym to pasuje, niektórym nie. Ja zawsze marzyłam o mieszkaniu w Londynie, byłam tutaj kiedyś na wycieczce i od tamtej pory wiedziałam, że no po prostu chcę tutaj wrócić. Okazało się, że wróciłam na studia, ale wszystko jest inaczej niż na wycieczce. Kiedy się tutaj przeprowadziłam, było mi bardzo ciężko, bardzo tęskniłam za domem, bardzo tęskniłam za moją rodziną, moimi przyjaciółmi, moim chłopakiem. Było naprawdę... Pierwsze dni były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, ale po pewnym czasie zaczęłam sobie już z tym radzić i z tą tęsknotą za domem, za ludźmi, za bliskimi. I zaczęłam doceniać to, co jest tutaj. Zaczęłam odkrywać miasto, wychodzić nie tylko do szkoły, tylko trochę się przespacerowałam po mojej okolicy, po centrum, po jakichś tam ładniejszych miejscach w Londynie. No i szczerze mówiąc, skradł moje serce. Już teraz jestem na pewno bardziej ogarnięta, jeżeli chodzi o życie tutaj. Wiem, gdzie stawać w metrze, żeby być naprzeciwko drzwi, takie tam rzeczy. Wiem, którym wejściem wejść, wyjść. Na to wszystko trzeba dać sobie czas. Naprawdę nie znam osoby, która od tak by się przeprowadziła i czuła się świetnie. Bo wiadomo, że zawsze to jest jakaś zmiana i do każdej zmiany człowiek musi się przyzwyczaić. Ja z domu, gdzie mieszkały 4 osoby, nagle jestem sama. I wydaje mi się, że to było dla mnie najcięższe, to takie przestawienie się na to, że przez większość czasu jestem jakby zdana na siebie. Do czasu, kiedy nie poznałam więcej osób, wiadomo, teraz mam naprawdę wspaniałe przyjaciółki, mam wspaniałych współlokatorów. Z tym Polakiem, z którym mieszkam, naprawdę jesteśmy blisko, jesteśmy przyjaciółmi. I no tak jak mówię, na wszystko potrzeba czasu, trzeba go sobie dać, trzeba być wyrozumiałym względem siebie, bo to jest tylko nakładanie na siebie niepotrzebnego stresu i do wszystkiego się da przyzwyczaić. Nie znam osoby, która po przeprowadzce do Londynu by tego żałowała. Mam sporo znajomych, którzy tutaj przyjechali i wszyscy mają mniej więcej podobne odczucia co do mnie. Korzystając z okazji, myślę, że mogę tutaj powiedzieć o powrotach do Polski, jak często i kiedy. No i jeżeli chodzi o powroty do Polski, to w pierwszym semestrze wracałam o wiele częściej. Byłam tak mniej więcej raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca, z czego na święta Bożego Narodzenia przyjechałam na 4 tygodnie prawie. Teraz od świąt Bożego Narodzenia nie byłam w domu. Wróciłam do Londynu mniej więcej w połowie stycznia i będę jechała dopiero pod koniec marca na święta wielkanocne. To jest trochę długo i to wcale nie jest takie proste, bo nadal tęsknię za domem, ale tak jak mówię, kiedy już się przyzwyczaiłam do Londynu, kiedy czuję, że tu pasuje, kiedy czuję się tutaj dobrze, jest naprawdę o wiele łatwiej. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby przez pierwszy kilka miesięcy być często w domu, żeby, no, nie można dać się zwariować, loty z Londynu do Warszawy są naprawdę tanie, są kilka razy dziennie i jeżeli kupi się je odpowiednio wcześnie, loty do Warszawy z Londynu są tak często, że jeżeli kupi się je odpowiednio wcześniej, może naprawdę bardzo, bardzo tanio polecieć. I no, ja czuję teraz, że cieszę się, że tak często byłam w domu, moi znajomi się trochę dziwili, ale wiem, że są osoby, które latały o wiele częściej do domu, są osoby, które latają rzadko. To wszystko zależy od tego, jak kto potrzebuje, jak kto się czuje tutaj. No ja mam to szczęście, że jestem z Warszawy,
i mieszkam w Londynie, także nie muszę za daleko dojeżdżać ani do lotnisk, ani z lotnisk, także wszystko jest jakby naprawdę nietrudne do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o pytania, to chyba to by było na tyle. W większości się powtarzały i wydaje mi się, że na nie odpowiedziałam. Mam nadzieję, że wystarczająco wyczerpałam tematy. Jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze porozmawiać bądź zadać mi jakieś pytanie, albo po prostu pogadać, bo potrzebuje wsparcia przy wyjeździe na studia, albo jest w Londynie i miałby ochotę złapać jakiś kontakt, no to ja bardzo chętnie zapraszam, zaraz wstawię kontakt do siebie. I bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja relacja z Kingsa i mam nadzieję, że część z Was zobaczę niedługo na uczelni. Powodzenia życzę, zwłaszcza przyszłym maturzystom. Wiem, jak się stresujecie. Uwierzcie mi, to szybko mija. Będzie dobrze.